Dobra, moi drodzy, kończymy przerwę i idziemy dalej z koksem. Okej. Okej, idziemy po drewno, świetnie. Wymienić t-shirty na koszulę? Okej, zmieńmy zlecenie w takim razie. Koszulę. Zapinaną, okej. Wyprawić karawanę do Imperium? Jak jest daleko do Imperium Boga? Tutaj to jest. To jest dość daleko. Ile dni drogi? A, 3 dni. Karawana kupiecka, moi drodzy? Tylko ja nie wiem, co ja bym chciał kupić tak naprawdę. Nie wiem, czy cokolwiek bym chciał kupować. Chodzi o to, że nie są narysowane, tylko że są fragmentami ekranu. Okej, nie wiem, o co chodzi. Znaczy, no, nie, no, ja wszystkie rysowałem, poza tam kilkoma. Chyba tylko ten kaczor w tej chwili jest... wycięty ze screena, a resztę to ja rysowałem, tak więc nie wiem, o co ci chodzi. Okej, wszystkie pola obsiane w tej chwili. Okej, produkcja leków, świetnie. Czyli potrzebujemy nowego stanowiska właśnie do ich produkcji, a także do wytwarzania narkotyków potencjalnie. Dobra, kolejna technologia. O, łóżko szpitalne, weźmy to. Tak, specjalne szpitalne łóżka. To może być dobre. O! Było zbyt dobrze. Ludojady. Kugary. Czyli takie koty. Ludojady atakują. Okej, czyli mają... Są szalone, wpadły w szał z powodu dziwnej choroby, znanej jako skaria. Okej. Ile ich jest? To jest pytanie zasadnicze. O kurde! To może być niebezpieczne. Atak stada drapieżnych kotów, okej. Dobra, wszyscy pod broń. I na stanowisko tutaj. Ej, bójka była po raz kolejny. Co jest grane? Czy nie? Tak, kolejna bójka, znowu Dartnorp. Mnitek uraził otwartość Dartnorba, okej. To nie jest czas na to, kurde. Gdzie te koty? Szybkie są, czyli... Ale prawda, tak, ponieważ wejście jest tutaj, to powinno zaszarżować tędy. To więc powinno być okej. Dobra. Ale gdzie... A, zwierzęta! Kurde, zapomniałem całkiem. Zwierzęta do... kurnika. Okej, dobra, to nie jest może do końca zrobione.
Nie strzelają w tej chwili, bo to troszkę zasłania. Okej, dobra. Dartnor ustaw się tu. Gawron, użyj mocy oszołomtego. Okej, świetnie. Dobra. Po wszystkim. Zobaczmy, jak tam rany. CM Despit jest chyba cały czas ranny od wtedy. A nie, został pogryziony. O, wykrwawi się niedługo, jeżeli go nie uratujemy. Ale dobra, tylko CM Despit oberwał ogólnie, czyli spoko. I te zwierzęta upolujmy, które tu zostały. Dobijmy je. Okej. Okay. Dużo mięsa będzie, tak. Dobra, przyślijmy to z Cezorro, bo chciałbym, żeby to były dobre kuracje. CM Despit jest w naprawdę kiepskim stanie, czyli... Okej. Okay. Opatrz jego rany, szybko. Dobra. Ej, co jest grane? Dlaczego tak szybko gniją? A, to jest podejrzane, to jest z powodu tej choroby? Dopiero co padły, dlaczego gniją? Czyli nie będzie mięsa, kurde. Tak, gniją od razu po śmierci. Bo nie jest jakoś gorąco, czyli... To chyba powód tej choroby. Okej. Okay. Ale tak co do odpierania ataków, to lepiej będzie chyba ostrzelać wroga troszkę stąd, a kiedy będzie się zbliżał, wycofać się tutaj. Tak, żeby szli jednak tam, tak mi się wydaje. To będzie chyba lepsza taktyka, niż żeby atakowali tu. Okej, dobra, pytanie... Okej, jeden nie zgnił. Tylko jeden. Dobra, pytanie co z tymi zgniłymi... Bo tu chyba nie ma... Nie ma zlecenia, palenia tego. Czyli dajmy też zwierzęce zwłoki do palenia. Zgniłe. A, ale to właśnie, kurde. Ja chcę tylko tylko zgniłe. Kurde, dobra, to jest upierdliwe. Dobra, bez zwierząt. Nie będziemy tego palić. Wrócimy do poprzedniej koncepcji. Będziemy gromadzić jakieś zgniłe zwierzęta gdzieś tu. Tyle. Ale tylko zgniłe. Okej. Okay. Czyli za chwilę to posprzątają. Świetnie. Czy da się powiększyć bagna? Nie wiem. Potem są pompy ogólnie, ale... Nie wiem. Okej, dajmy kolejne zlecenie. I to będzie tak. Po pierwsze damy kamienne mury w szpitalu. Czas najwyższy. No to jest jednak dość ważne pomieszczenie i nie chcemy oczywiście, żeby spłonęło łatwo w pożarze. Czyli dajmy tu granitowe bloki. Poza drzwiami. Okej, okay. I zróbmy coś takiego.
i wyłóżmy to sterylnymi płytkami chyba, bo to chyba też pomaga w laboratorium do robienia narkotyków. Dobra. Powiększ od razu szpital? Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Troszkę więcej łóżek być może by się przydało, ale nie wiem, czy sam szpital musi być większy. Okej, w sumie Gawron zrób od razu to. I podłogę. Okej. O! Kobiety nam się pokłóciły. Welsh i Spawn of Chaos, prowadząc badania naukowe. Odwrócone do siebie plecami na fotelach. Zobaczmy, o co poszło. Bójka. Jest ogólnie. O, Spawn of Chaos bezpośrednio obraziła higienę osobistą Welsh. To wprawiło Welsh w szał. Zaczęła się walka. Okej. Okay. O kurde, dość ostro się potłukły. Troszkę krwi. Okej, okay, Welsh odgryzła palec Spawn of Chaos. Środkowy palec. A, być może Spawn of Chaos pokazała jej środkowy palec, a Welsh go odgryzła. A Welsh? A, też ugryziona, ale tylko nieznacznie w tors. Okej, okay, dobra, mnie tak zajmie się nimi. Okej, okay, to może popsuć nastrój Welsh, co jest problemem. No dobra. Co możemy na to poradzić? Mnitek wraca do zdrowia, okej. Okay. Spawn of Chaos, wielkie dzięki za przedłużenie słowa. Warto było, mówisz? Okej. Okay. Ale tak, co do łóżek, to wydaje mi się, że możemy dostawić jeszcze z dwa. Tak, normalne drewniane łóżka, bo szpitalne już niebawem będziemy mieli. Czyli dajmy jedno tu i jedno, powiedzmy, tu. Do leku potrzebuję bawełny? Okej, okay, bawełnę mam. Okej, okay, Welsh wróciła do zdrowia, świetnie. Okej, okay, przynosimy te rzeczy, spoko. Troszkę z niego mięsa. A, kurde, zapomniałem o tym, anulować to, kurde, dobra. Usuńmy to i wyłączmy tu ryż. Na razie nasze zwierzęta mają masę karmy. Czyli nie ma takiej potrzeby. Wyłączmy ryż. I... A, możemy zwierzęta wypuścić. W sumie jest bezpiecznie, czyli... Okay. Niską temperaturę w pomieszczeniu do leków. A, być może... A, może i racja, może przeniesiemy to składowisko tutaj, w sumie, z lekami. Zobaczymy. Ale i tak, leki się psują bardzo powoli, to są 2 lata, czyli... Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Na razie chyba nie. Okej, okay, teraz to, na co liczę, to jest handlarz niewolników, który będzie miał do zaoferowania jakiegoś budowniczego. To jest to, co by się przydało w tej chwili.
Kup telewizor i postaw w szpitalu. No, zobaczymy. Tak, przydałoby się, pewnie. CMD Speed w końcu się wykurował, okej. O! Psychiczne brzęczenie pozytywne, które poprawi nastrój kobietom. Świetnie. Czyli to powinno pomóc zarówno... Tak, zarówno Spawn of Chaos, jak i Welsh. Świetnie. Ile tu jeszcze czasu? Welsh... Okej! Okay. Wahadłowiec przyleci po nią kolejnego dnia. Dobra, szpitalne. Szpitalne. Okej, tylko zobaczmy, czy tu stanowisko do wytwarzania narkotyków się zmieści w ogóle. A, spokojnie, okej. Okay. Jaki tytuł ma scyzoru? Rycerza. Dobra, potrzebujemy tutaj także światła. I... A, właśnie możemy zrobić tunel wentylacyjny do szpitala i tyle, bo to jest małe pomieszczenie, czyli nie robi to takiej dużej różnicy. Tak więc jedyne, czego potrzebujemy, to to. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczmy, co możemy tutaj wytwarzać ciekawego. A, też by się przydały półki z narzędziami. Czyli mamy tą penoksycylinę, która... I mamy leki, tylko do leków potrzeba właśnie tego składnika. Czyli tak, potrzebujemy troszkę bawełny na bandaże. Potrzebujemy leków ziołowych, ale też tej neutroaminy. Czyli to musielibyśmy kupić. Okej, okay, to więc na razie nie będziemy chyba z tego tak naprawdę korzystać. Ale dobra, zbudowane. Wiecie co? Dobra, karawana kupiecka. Żeby troszkę zamieszać, coś innego zrobimy. Wyślemy właśnie po tą neutroaminę karawany kupiecką. Yoshi Duck, wielkie dzięki za donację. Wielkie dzięki. Tak, ale wyślemy karawanę. Wyślemy karawanę, tylko nie wiem, czy do Imperium Boga. Być może bliżej. Anden, czy oni będą to mieli? Która to była frakcja? Anden... Mogą to mieć, chyba? Czyli to nie jest plemię? Tak, najbliżej będzie chyba do tego miejsca. Zobaczmy, jaki to będzie czas. Okej, okay, półtorej dnia. Dobra, zróbmy karawanę. Czyli jak to się robiło? Stąd. Tak, formuj karawanę. Czyli tak, po pierwsze zasadnicze pytanie, kogo wysyłamy. Dobre pytanie, mamy wielu kluczowych ludzi, bardzo potrzebnych. Wiecie co, Nitek? A, tylko potrzebujemy też kogoś, kto będzie negocjował dobrze. Okay, General Decker? I wyślemy tylko dwóch, i CMD Speed. Tylko dwóch. Dobra, czyli to jest to. Weźmiemy też Mafolo jako zwierzęta pociągowe. A, tylko jedna jest w ciąży, urodzi za chwilę. Dobra, samca? Tak, 73 kilo może nieść na grzbiecie. Dobra. P
Pemika, tylko chyba muszę zezwolić. A nie, jest zezwolony, okej, okay, czyli powinno być okej. Okay. Czyli potrzebujemy tego pemikanu na 3-4 dni może? Okej, okay, to wystarczy w zupełności, to jest ze sporą nadwyżką. I pytanie, co chcemy sprzedawać? Wełnę z mafolą trochę. A, czy diable pnącze sprzedawać? Zysk byłby spory, ale... Troszkę innych tych tkanin i futer. Aj, kurde. Poważnie wyłączyłem to? Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Wiecie co, troszkę paliwa chemicznego. Tego paliwa w sumie. A, chociaż nie, jest dość ciężkie, a nie do końca cenne. Coś cennego. Chcielibyśmy sprzedać. A weźmy też oczywiście dwa śpiwory. No, może broni troszkę sprzedamy, bo troszkę się tego nazbierało. Chyba broń. Okej, okay, broń to jest to. Czyli koktajl Mołotowa. Te granaty. Okej, okay, tej strzelby nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy tych dwóch karabinów. Czyli jeden sprzedamy, jeden zostawimy. Pistolet maszynowy, rewolwer. Strzelba, rewolwer. Automatyczny pistolet. Drewniany młot i maczuga. Może trochę piwa sprzedamy. Jest cenne, kurde. Całkiem nieźle. Gdzieś tak z 10 sztuk. Jak tam ładowność? Ok, możemy jeszcze dwa, ponad dwa razy tyle ładować. Troszkę ubrań. Tych podniszczonych takich. Okej, tak, świetnie. Możemy pozbyć się niektórych ubrań. To jest dobra opcja. O, tą kamizelkę kuloodporną i pas. A, i srebro. Musimy zabrać srebro, oczywiście. Okej. Całe srebro? Bo chcemy kupić. Przypominam, że chcemy... Zadaniem tej karawany jest kupienie tego składnika do wytwarzania leków. Dobra, to wystarczy. Okej, okay, to wystarczy. Pytanie, tak, bo całe srebro dajemy, czy chcemy jeszcze kogoś do eskorty? Czyli mamy generała Deckera, który nieźle jest, no, przyzwoicie strzela i CM Despina, który też tak średnio walczy. Wiecie co, Mnitka, dajmy jeszcze Mnitka, ma karabin dalekiego zasięgu. Trzech ludzi wysyłamy. Okej. Okay. Trasa tutaj, to nie jest daleko, powinno być okej. Okay. 3 dni i wrócą, powinni wrócić. Dobra, karawana, po drogę. Duże pole psychoidycznych roślin wyrosło nagle, niedaleko. Okej, czyli będziemy mogli to zebrać. To jest na tą herbatę, nie? Herbatkę. Jakąś uspokajającą. Okej. Nie uwzględniłem Nitka w kalkulacji jedzenia. Okej, czy mogę to zmienić jeszcze? Kurde, nie mogę. Dobra, to wystarczy, kupimy tam troszkę jedzenia. W jedną stronę wystarczy na pewno. Bo już chyba nie mogę tego modyfikować niestety. Zjem to speed w kiepskim nastroju, dlaczego? O kurde. Brak rekreacji, okej. Okay. A kurde, nam się załamie. W drodze. Kurde, padł na ziemię, na glebę, śpi tutaj, Team the Speed. Okej, okay, przemęczony był chłop. Czy on ma jakiś dziwny plan dnia, czy co? Nie, normalny. Ale
leki na trasę. Okej, okay, już za późno. Nie będę tego powtarzał, kupimy leki, jak tam to trzymy ewentualnie. Okej, okay, nasze Mapolo już czeka. Załadowane towarami. Okej, okay, też śpi. O! Co jest? Wahadłowiec, który miał wylądować na planecie, rozbił się niedaleko. Jeżeli załoga przetrwała uderzenie, to będą strasznie ranni. Możemy także rozebrać rozbity statek na komponenty i inne zasoby. O, możemy ich uratować i być może mogliby do nas dołączyć. O, kurde, mordę. To jest nowe wydarzenie, tego nigdy nie miałem tego. Czyli mamy troszkę stali, mamy ten wrak. O, i niedaleko są też. Okej, okay, jeden nie żyje. Okej, okay, wykrwawi się niedługo. O! Nie. Nie będziemy ratować tej kobiety. Ona jest uzależniona od Lucyferium. Którego tak, to tak więc nie ma sensu jej ratować. Okej. Okay. Dobra, uratujmy wszystkich poza nią, bo ona. No to. Zrobimy, to będzie dobra decyzja. Humanitarna chyba. Tak mi się wydaje, dobra. Uratujmy wszystkich? No dobra. Okej, okay, dobra, wszystkich. Zobaczymy, najwyżej oszaleje. O, dobra, CMD Speed się załamał, zanim, kurde, opóźni karawanę. Postanowił się upić. A, czyli okej, okay, nawet nie idzie sobie usiąść przy stole, tylko... Tak, chwyta za piwo i dobra. Z jakiej frakcji są rozbitkowie? Z żadnej. Oni nie są z żadnej frakcji. Okej, okay, Cezoro, opatruj ich od razu. Okej, okay, świetnie. Tylko pytanie co do dołączania, czy... Czyli tu nie ma takiego interfejsu, żeby ich rekrutować, czyli... Okej, okay, to będzie losowe. Być może dołączą, być może nie. No zobaczymy. O, i przelatuje wahadłowiec po Welsh. Dobra, czyli misja wykonana. Mam nadzieję, że była zadowolona z pobytu. No, sporo się działo. Tak, quest wykonany, świetnie. I co otrzymaliśmy w zamian? Aha, poprawę relacji z Imperium Boga o 15, ok? Ok. Pierwsza z rozbitków odzyskała przytomność i nie chce do nas dołączać, chce odejść. O, to jest... No i dobrze. To jest ta uzależniona od Lucyferium. Okej, okay, Zap tak samo. Też nie chce dołączyć do nas. Czyli mamy jeszcze dwóch potencjalnie rekrutów. Kurde, a ten chleje cały... A, nie mogę. Cały czas tu się już kilka godzin. Nawet sobie wyrobił tolerancję na alkohol. Kurde, poważnie? Okej, okay, wraca, okej, okay, krótki spacerek, kolejne piwo. Nie wiem, gdzie on to mieści.
Okej, okay. Szpitalne łóżka, świetnie, mamy nową technologię, czyli będzie dużo lepsza, większej jakości opieka dla chorych. Okej, okay, pytanie, co teraz byśmy potrzebowali najbardziej? Może... Co to jest? Skan minerałów dalekiego zasięgu. Okej, okay, to jest ciekawe. To może być przydatne, opracujmy to. Ja nie wiem, jak to działa, nigdy tego nie używałem. Pakowane jedzenie, mówicie? A, w sumie racja. Tak, to będzie lepsze. Tak, te posiłki przetrwania będą lepsze. Czyli one są tutaj i najpierw musimy pastę odżywczą opracować. Tak więc zróbmy to. Okej, okay, kolejne piwo i od razu wymiotuję. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, no nieźle. Czyli piję piwo, wymiotuję. Podnosi się, pije dalej. Okej, okay, starczy już z CMD Speed? Czy to wystarczy? Przyjdziesz walnąć się spać, czy coś tam? Okej, okay, to psychiczne drzęczenie dobiega końca. Okej, okay, do sali tronowej idzie. Sleepy, kolejny ocalały, także chce opuścić naszą osadę. I właśnie, rozbierzmy też ten wrak. Jestem ciekaw, co tu będzie. Okej, okay, CMD Speed znowu wymiotuje w jadalni w tej chwili. I walnął się spać w końcu. O, i dobra, obudził się od razu i idzie do karawany, pijany. Dobra, niech ruszy, niech ta karawana już ruszy. Wytrzeźwieje sobie po drodze, okej, okay, wymiotuje. On troszkę opóźni naszą karawanę, ale dobra. Okej, okay, dobra, dawaj CMD Speed, jesteś, już wszyscy na ciebie czekają. Już opóźniłeś naszą karawanę dość znacząco. Dobra, ruszyli. Do więzienia ich i potem zrekrutować. Kurde, kucharka, dobra. O kurde, poważnie? Okej, okay. Dobra. Moi drodzy, chyba ktoś obserwował naszą osadę, bo tuż po opuszczeniu jej nasza karawana wpadła w zasadzkę. Zobaczmy, o co chodzi. Okej, okay. Generała... Karawana generała Dekera wpadła w zasadzkę zastawioną przez krewnych Leiry. A, czyli... Okej, okay, to jest od razu walka. Okej, okay, tylko jeden? Okej, okay, powinniśmy dać radę. Okej, okay, tu jest burza z piorunami. Ale będzie atakował przez podmokły teren, czyli... go powinniśmy zmiażdżyć. A tymczasem mamy spięcie... Dobra, gasić pożar. Spięcie przewodu elektrycznego. Okej, okay, tu jest wszędzie drewno. To może się wymknąć... spod kontroli dość paskudnie. Jest tu jeszcze ktoś? Gdzie jest reszta? Dobra, powinni tu sami przybiec. Dobra, gaście to, gaście zanim się wymknie spod kontroli. Okej, okay, dobra, dobra, scyzor. Dobra, sytuacja chyba opanowana, wracajmy do karawany. Okej, okay, jeden nagi, plemienny człowiek z maczugą tylko. Dobra. Jak możemy ruszyć dalej w drogę? Reform karawan.
3 dni jedzenia. Okej, spoko, to wystarczy. Akcept. I... tutaj. A nie, nie, to nie to. Nie to. A, dobra, jest zaplanowane, czyli ruszają dalej, spoko. Dobra. A jak tam pożar? Ugaszony, okej. Okay. Czy trzeba przewody położyć od nowa? Nie. Dobra. A, tylko to rozładowało nasze baterie całkowicie. Dobra, zaczynamy je ładować. Ale wiecie co? Faktycznie, kolejny generator na biopaliwo byłby dobrą opcją. Produkujemy tego dość sporo. Czyli zbudujmy... na paliwo chemiczne jeszcze jeden generator. A może być, powiedzmy, tu, czemu nie. Ściany na jakieś niepalne wymienić w końcu. Wiem, wiem. Dlatego drugi budowniczy się przydał, cholera. Hej, dlaczego Gawron tego nie buduje? A, nie mamy komponentów. A, okej, okay, nie zauważyłem, co tu było, bo rozebraliśmy ten wrak. Ale nie wiem, co tu było. Dobra, czas na wydobyć komponentów, bo będziemy ich potrzebowali coraz więcej tak naprawdę, czyli... Mamy tutaj troszkę skompresowanej maszynerii w okolicy. Zacznijmy to powoli wydobywać. Na razie tylko w najbliższej okolicy. Tu jest trochę. O, i tu mamy odrobinę. Dobra, na razie styknie. O! O kurde, czy to jest ta, którą chciałem? Kucharka? Dobra, przyłączyła się jedna. Okej, okay. Trzymajcie kciuki, żeby to była ta kucharka. Jest! Dobra, okej, okay. O to chodzi? Świetnie. 995 lat. Ciekawe. Dobra! Okej, okay, spoko. To mi się podoba, to nie jest budowniczy, ale... będziemy mieli dużo lepszą kucharkę, czyli Spawn of Chaos będzie mogła zająć się czymś innym. Okej, okay, jej imię to będzie Darga Play. Czyli... zobaczmy... to chłop? A, faktycznie to chłop. Okej, okay, jego imię to Darga Play. Czyli ma 32 lata biologicznie, ale chronologicznie 995. Tak więc bardzo długo był zamknięty w kapsule kryogenicznej. Okej, okay. Dziecko... jako dziecko był w śpiączce. Jego ciało nigdy się z tego nie podniosło. Czyli bardzo słaby fizycznie i drobny. Ale jego zdolności społeczne stały się troszkę lepsze. Potem zaś był jakimś włóczęgą. Tak, często podróżował, łapał jakieś dorywcze prace. I od czasu do czasu pracował nad nowelą. Okej, okay, świetnie. Czyli troszkę lepszy, jeżeli chodzi o budowanie, gotowanie. A, tylko nie, ta nowela nie była zbyt dobra najwyraźniej. Jest żarłokiem, biegaczem, świetnie. Będzie troszkę szybciej się poruszał i jest serdeczny. Okej, okay, witamy na pokładzie. Wciąż jest troszkę ranny, ale dobra. Okej. Okay. Aha, i niech się uzbroi coś od razu. Idzie hełm ubrać, okej. Okay. I dajmy mu karabin. A właśnie, jak, jeżeli chodzi o walkę. A, słaby po raz kolejny, no ale dobra. Co zrobić? Dobra, czyli tak. Spawn of Chaos chyba sobie odpocznie od kuchni w końcu. No, jest niezła, ale ma mniejszą pasję, tak więc wydaje mi się, że możemy ją wykorzystać gdzie indziej. Czyli tak. Aha, plan dnia ten sam. Okej. Okay. Dobra. Okej. Dobra, i co do prac? Lekarzem nie.
Wiecie co, niech też zajmuje się więźniami, bo ma też bardzo dużą pasję, czyli niech pomoże troszkę generalowi Deckerowi w tej kwestii. Oczywiście będzie kucharzem. Albo nie, niech będzie tylko kucharzem w sumie. Niech będzie tylko i wyłącznie kucharzem. Mała pasja do budowania. Ale nie, on będzie kucharzem. Przede wszystkim będzie się zajmował tym. Wydaje mi się, że jest ok. A z panów Chaos może niech skupi się na badaniach dopiero kiedy wszystko będzie posprzątane. Dobra. Świetnie. Aha, potrzebujemy teraz, bo General Decker ruszył. Ok, włączmy mu to tymczasowo w takim razie. Grypa. Darth Norpist Zorro. Ok, dobra, trudno się mówi. Niech ktoś ich szybko patrzy, czy coś tam. Minitek. A, ruszył na wyprawę, kurde. Dobra, Zorro będzie musiał sam się patrzeć. Chodź do szpitala. O, patrz, Darth Norba. I siebie. Okej. Okay. Okej, jak to wygląda? Dobra, chyba będzie okej. No, chyba. Zobaczymy. Okej, Darga się ubrał? Tak, świetnie. Dobra, niech się wykuruje, bo wciąż jest bardzo poważnie ranny. Niech Mnitek ćwiczy opatrywanie, ale Mnitek jest w karawanie. I a propos karawany, jest na drodze w tej chwili, świetnie. Czyli mamy tutaj taką polną drogę, a nieco dalej mamy także kamienną drogę. Świetnie. Tak więc po tej drodze poruszamy się naprawdę szybko. Spoko. I mamy też nowy generator, który... Aha, jeszcze nie zatankowany. Dobra. Jak tam odporność? 13%, a choroba 9%, ok. Może być? Cezoro? Choroba 11%, odporność 15%. Sytuacja jest chyba pod kontrolą. Powinno być ok. Dobra, karawana tego dnia powinna chyba dotrzeć na miejsce. To już jest naprawdę niedaleko, za chwilę powinni ruszyć, tak, dokładnie. Okej, okay, pół dnia będą na miejscu, spoko. A jedzenia na dwa dni. Czyli powinno chyba starczyć, ale kupimy, tak na wszelki wypadek, odrobinę pożywienia. Sami alkoholicy w osadzie? No nie, aż tak źle nie jest chyba. Okej, okay, mam nadzieję, że oni sobie pójdą, bo kurde... Karmimy ich tutaj cały czas. O! To interesujące. Okej, okay, ktoś się przyłączył sam z siebie. Okej, okay, dobra, przyłączył się. Zobaczmy, czy jest dobry. Kurde, nie jest. Neurotyczny pesymista w dodatku. Okej, okay, czy jakiś młodzieniec się do nas przyłączył? Plemienny. Był strażnikiem ognia, czyli... podtrzymywał ogień plemienia. Jest pesymistą, czyli będzie miał kiepski nastrój i neurotykiem. Czyli będzie szybciej pracował, ale szybciej może się załamać. No tak, nie jest zbyt dobry. Okej, okay, tylko nie możemy go... Nie możemy mu odmówić, on już się przyłączył, czyli... Tam było napisane, że możemy go wygnać, tylko jak to się robi? Gdybym chciał go wygnać. Jak wygnać?
Czy potrzebujemy takiego takiego beztalencia? Wciąż nie jestem tego pewny. Wiecie co, chyba go wygnamy, bo tak szczerze mówiąc jest kiepski. U góry jest ta opcja? A, banisz. Okej, dobra. Sorry, ale tak, chyba cię wygnamy. Czyli niech zatrzyma to, z czym przyszedł, spoko. O, dobra, nasi ludzie się z nim nie związali za bardzo. Czyli to nie będzie jakiś bardzo negatywny nastrój z tego powodu. No, niestety, młodzieńcze, ale nabierz troszkę doświadczenia. To wtedy być może będziesz mógł wrócić. Dobra. Co, kapelusz ubrał? I nasza karawana dociera na miejsce, spoko. Dobra. Handel. Aha, zróbmy pauzę. Okej, okay, zobaczmy więc, czy mają to, czego potrzebujemy. Mają! To chcemy kupić. Z tego będziemy mogli wytwarzać leki dobrej jakości. I to nie jest aż takie kosztowne, jak się okazuje. Okej. Okay. Dobra. Czyli nasi ludzie po drodze zebrali też troszkę roślin agawy i jagód. Okej, okay, zobaczmy. Mamy tu spory wybór. Spory wybór. Sprzedajmy to piwo, sprzedajmy całą broń, którą wzięliśmy. Tak. I te ubrania. I tak, także to. Dobra, zobaczmy, co ciekawego moglibyśmy kupić. Nie kupujemy rzeźb, to możemy sami zrobić, ani ubrań. Też nie ma takiej potrzeby. Co do broni, czy mają tu coś interesującego? A, miecz plazmowy, kurde. A kusi, żeby coś takiego kupić? A, miecz plazmowy, kurde. Stać nas. Kupić? Telewizor mogę kupić, ale nie, spokojnie. Opracujemy technologię budowania telewizorów już niedługo. Okej, okay, jakiś neurotrenerów mamy. O, kolejny psychiczny pulser zwierzęcy. A, też jest fajny. Ale nie, żeby kupić ten miecz, musielibyśmy dosłownie wydać wszystko, co mamy, tak więc chyba nie. Aha, jeszcze możemy... Właśnie jakieś tkaniny też nie braliśmy przypadkiem? Komponenty, tak. Dobra, nie, kupujemy komponenty, moi drodzy. Tak, kupujemy komponenty. To tego będziemy potrzebowali z czasem coraz więcej. Być może kupmy nawet troszkę zaawansowanych z dwa. Tak więc i tak, wydamy 2000 z naszych 2300 sztuk srebra. I jeszcze troszkę jedzenia by się przydało. Dobra, troszkę tych smacznych posiłków, to wydłuży czas naszej, tak, żywienia naszej karawany dość znacząco. Powinno być ok. Dobra. Ok, czyli wracamy w tej chwili. Dobra. Diabeł piszczałka dalej czeka na ratunek, ale nie wiemy, gdzie on jest konkretnie. Quest. Opłacony psychiczny supresor. Zobaczmy, o co chodzi. Starius Bringas, rycerz Imperium Boga, podróżuje w pobliżu naszej osady. Ścigany jest przez wrogów, którzy... i chce, żebyśmy użyli naszych sygnałów, żeby ściągnąć ich na nas. Jeżeli to zrobimy, przeciwnicy aktywują obozowisko niedaleko, aby nas nękać.
Jest tam maszyna psychiczna. Dostrojona do kobiet, a także cztery szczury ludojady. To jest banalne. Bierzemy to. Bierzemy to, to jest banalna misja. Cztery szczury? Cztery szczury, czyli zobaczmy, co moglibyśmy mieć. Neurotrener do strzelania. Czyli moglibyśmy sobie wyszkolić snajpera i psychiczny pulser uspokojenia. Albo taka kamizelka, która wzmocni psychiczne moce i to. Albo lepsze relacje. Też ta koszula psychiczna i troszkę plastali. Ile mamy czasu na reakcję? 2 dni. Neurotrener, tak. Wiecie co? Weźmy to. Czyli tak. Przypomnijmy sobie, co musimy zrobić. Zaatakować to. Ile mamy czasu? Nieograniczoną ilość czasu? Okej, pojawiło się to. To ciekawe. Po drodze! A, może dwie pieczenie na jednym ogniu. Być może na przykład karawana się tym zajmie. To jest po drodze. Tak, robimy tak. Okej, nasza karawana po drodze się tu uda i tyle. Okej, dostaliśmy już nagrodę? Okej, jeszcze raz, gdzie to wylądowało? Okej, dostaliśmy już nagrodę? Okej, nie wiem, jak to działa, ale dobra, nie narzekam. Dobra, kto powinien tego użyć? Czyli to podszkoli naszych strzelców. Chyba Darga, nie? Spawnówka jest bardzo dobra, Scyzoro jeszcze lepszy. Darga. Darga play. Użyj. Tak, od razu niech tego użyje. Zobaczymy, na ile to wyskoczy. Podskoczy. Okej, poziom 6 jest lepiej. Dwa razy tak wysoki poziom w tej chwili. Dobra. I właśnie, niech Darga też poluje. A nie, bo on jest kucharzem. Dobra, mniejsza z tym. Nie lepiej najlepszemu dać? Nie, bo im wyższy poziom, tym szybciej naturalnie spada ta cecha, czyli ciężko utrzymać poziom 20. To nie jest tak, że zrobisz sobie poziom 20 i masz go do końca. Z czasem to się zmniejsza. Okej, jeszcze mamy 5 minut, czyli miejmy nadzieję, że kolejnego dnia może karawana tu dotrze i na tym na dzisiaj skończymy. Okej, jeden z rozbitków opuszcza naszą osadę. Czemu wygnałem tamtego młodzika, mogłem mu dać neurotrenera? No niby tak, ale... Okej, Darga też ma grypę, czyli się zaraził. A właśnie, jak tam grypa Scyzoro w tej chwili wygląda? Odporność 50, choroba 37, czyli w normie. Okej, jest dobrze. Dobra, czekamy na karawanę. Kiedy będzie rim na YouTubie? Jutro będzie kolejny odcinek chyba. Gdzie nowy śpi? Na razie w tym baraku, który zbudowaliśmy w sumie chyba. Chyba gdzieś tu śpi. A na razie w szpitalu cały czas, tak czy inaczej. Ale tak, nowa kwatera by się przydała. Może nawet tutaj by mógł, w sumie. Okej, dobra, za chwilę dotrą na miejsce, bo po tej drodze się bardzo szybko poruszają w tej chwili.
Okej. Okej, ja natychmiast jesteśmy atakowani przez dzikie szczury. Dobra. Okej, ten. Jest wściekły? Nie, to jest neutralny szczur chyba. Niezwiązany z innymi. Dobra. Świetnie, świetny strzał. Dlaczego też one gniją od razu, te szczury? A, znerfił to! A, twórca znerfił te zwierzęta ludojadów. Czyli nie będzie masy darmowego mięsa z nich. Okej, okay, wszyscy pokonani, czyli musimy jeszcze zniszczyć tą maszynę, nie? Dobra, dawać tu. Czy mogą tu wejść? Czy mogę zrobić tak, nie? Okej, okay, zniszczmy to. To nie wybuchnie, nie? Bo już raz coś takiego niszczyłem i mam nadzieję, że nie wybuchnie. Okej, nie wybuchło, świetnie. O, i mamy niewielki bonus, troszkę stali, plastali i jeden komponent. Super, dobra. Okej, szybko zreformujmy karawanę. Okej, przedmioty, czyli dodajmy tutaj... komponent. Stal, plastal. Okej. A, easy peasy. Poszło. Poszło naprawdę spoko. Dobra. A, kurde, nie wiem, co mam powiedzieć, bo... Być może macie takie oczekiwanie, że będą dramatyczne, trudne sytuacje, takie jak mieliśmy wcześniej, ale... idzie dobrze, ogólnie. Nie wiem, co jest grane. Poziom trudności jest cały czas taki ten sam, czyli ten... prawie najwyższy. I mamy akurat godzinę 21, tak więc wszystko zgodnie z planem, dobrze się złożyło w czasie, misja wykonana. Dobra, tyle ode mnie w takim razie i przypominam, że jutro zapraszam na Better Than Wolves o 19. Dobra,